Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Danuta Lek, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dzień dobry. 9529 głosów. Taki powrót do Sejmiku to jest chyba satysfakcjonujący. Ogromnie satysfakcjonujący, ponieważ no, miałam najgorsze miejsce w historii na liście. Miałam w pierwszej kadencji, kiedy dostałam się do Sejmiku, miejsce czwarte. Potem trzecie, kiedy się nie dostałam. Natomiast teraz z ostatniego miejsca taki wynik imponujący. To świadczy o głosowaniu konkretnie na mnie, mam nadzieję, na osobę, bo ludzie musieli mnie znaleźć na tej liście. Jestem naprawdę ogromnie wdzięczna wszystkim wyborcom, że mi zaufali. W tym roku, od nowej kadencji w Sejmiku, będzie stanowcza przewaga koalicji. To pomoże chyba w zarządzaniu województwem. No, województwo pomorskie jest specyficzne i w zasadzie tutaj ta opcja zawsze, tak jak pamiętam, ma przewagę, co nie znaczy, że nie ma współpracy z innymi ugrupowaniami. Ja się bardzo cieszę, że będę w Sejmiku, ponieważ poziom dyskusji, rozwiązywania problemów jest bardzo taki, no, spokojnie to się odbywa, dochodzimy do konsensusu, chociaż bywają bardzo ostre spięcia. Także tak, to jest. W tym roku zdobyliśmy jeden mandat więcej niż w poprzedniej kadencji, ale walczyliśmy o ten mandat, bo świadomość była, że dwa mandaty to jest, są w zasięgu ręki, natomiast o trzeci mandat trzeba będzie powalczyć i to się udało, wielka satysfakcja. No, o tym zaufaniu mieszkańców chyba też świadczy świetny wynik marszałka Mieczysława Stryka, bo ponad 60 tysięcy głosów to no, jest. Uważam, że marszałek jest niezwykłym człowiekiem, merytorycznym, posiada charyzmę, umie zjednywać sobie ludzi, a co najważniejsze, ma niezwykłą zdolność współpracy ze wszystkimi. Rozmawia ze wszystkimi, szanuje ludzi i to się przełożyło na ten wynik. Poza tym województwo pomorskie ma ogromne osiągnięcia w pozyskiwaniu środków i w inwestycjach, w wykonywaniu inwestycji infrastrukturalnych. I to widać, że to jest takie strategiczne działanie, planowe, nie jakieś wyrywkowe, że tam się kogoś zna, tam się coś robi. To po prostu jest marszałek z prawdziwego zdarzenia i powinniśmy się z tego cieszyć, że mamy takiego gospodarza. No i trzeba poruszyć jeden temat. No mamy w końcu znowu radną z gminy Kartuzy. To na pewno pomoże tutaj w działaniach dla gminy. No oczywiście, że pomoże. Oprócz mnie jeszcze mamy radną z gminy Żukowo, tak? Także no już takiej cudownej sytuacji jeszcze nie było, żeby w powiecie kartuskim dwie osoby reprezentowały powiat. Ja się ogromnie cieszę z tego względu, że my jesteśmy w momencie też ważnych decyzji. Trzeba będzie, ja bardzo chciałabym i będę to robić, wspierać wszelkie inwestycje infrastrukturalne w gminie, w powiecie. No ja chciałam powiedzieć, że mamy wspaniałych burmistrzów, wójtów. Oni potrafią, jak pokazała miniona kadencja, potrafią sięgać po środki unijne, potrafią inwestować. W gminie Kartuzy, jeśli mogę od razu tak powiedzieć, wydarzyło się coś, co powinno już dawno funkcjonować, a mianowicie strategia i całościowe obejmowanie gminy Kartuzy, bo to, że mówią, że tam na wsi mniej, tak więcej w mieście, ale jakiekolwiek działanie nie było działaniem wyrywkowym. To są systematyczne, zaplanowane działania. I to, co nam się, no też możliwość sięgnięcia po środki, no bo to ważne. Też miałam szczęście
być doradcą pana burmistrza do pozyskiwania środków unijnych. Oczywiście byłam pracownikiem, więc, ale cieszę się, że moja cegiełka w tym rozwoju takim no, ogromnym no, w historii Kartuz tyle środków jeszcze nigdy nie pozyskaliśmy. Moja cegiełka w tym jest, ale zasługa jest gospodarza tak naprawdę, bo też zarządzałam placówką kiedyś i wiem, jak to funkcjonuje. Umiejętność współpracy z ludźmi to jest podstawowa rzecz. Oczywiście strategiczne myślenie na pierwszym miejscu, ale zjednywanie sobie odpowiednich ludzi do pracy, specjalistów, zawsze można zrobić coś inaczej, zawsze można zrobić coś więcej, można mieć zastrzeżenia do ludzi, którzy robią. Ale sam fakt tego, że Kartuzy tak i w ogóle gmina Kartuzy ruszyła do przodu, wydaje mi się, że teraz to już naprawdę miano stolicy Kaszub zasługuje, a jak dokończą się te inwestycje, które są jeszcze w papierach nawet, tak? Bo to nie jest tak, że dzisiaj coś zaplanujemy, pozyskamy środki, już robimy. Kiedy byłam w poprzedniej kadencji, przecież to była nie ta, która minęła, tylko jeszcze wcześniejsza, wówczas to zapadały decyzje dotyczące budowy na przykład kolei metropolitalnej, czy naszej obwodnicy, czy wówczas wprowadziliśmy w województwie program rewitalizacji, węzły komunikacyjne, to wtedy to się zadziało. I proszę zobaczyć, że minęła cała kadencja i dopiero to się, kolejna kadencja i dopiero to się zadziało. Więc to nie jest tak, że od razu się wszystko dzieje, co chcielibyśmy wykonać. No i naturalnie poruszyliśmy ten temat, czyli często zarzucało się, że nie można o to pytać burmistrza, nie można pytać kandydatów, nie można pytać radnych. Panią już można. Drugi etap obwodnicy. No drugi etap, ja może powiem o pierwszym etapie obwodnicy jeszcze. Wrócę do tego, ponieważ radni właściwie, mam nadzieję, że zdawali sobie sprawę z tego, że obwodnica to jest inwestycja wojewódzka. To nie jest inwestycja gminna. Oczywiście gospodarze gmin powinni zabiegać o takie inwestycje, czy też remonty dróg wojewódzkich. Powinni. I jeśli ta dobra współpraca jest z Urzędem Marszałkowskim, to się udaje. Pierwszy etap obwodnicy po objęciu przez pana Gołyńskiego stanowiska burmistrza w ogóle byliśmy na końcu kolejki, że tak powiem, w tych inwestycjach infrastrukturalnych. Dzięki ogromnym zabiegom, albo ogromnym, udało się wyciągnąć budowę naszej obwodnicy na czołowe miejsce i na początku kadencji zostało to wykonane. Także prześcignęliśmy niejako wiele innych inwestycji, obwodnic też i bardzo ważnych projektów. W związku z tym nie można było od razu, oczywiście od razu była mowa o drugim etapie, ale tak na logikę no, musiały te kolejne inwestycje, które my przeskoczyliśmy, być wykonane. W chwili obecnej oczywiście uważam, że to jest priorytet. Będę usilnie zabiegała, no ja jeszcze tam, to znaczy jako doradca rozmawiałam wielokrotnie na ten temat. Wydaje mi się, że jest duża szansa, tym bardziej, że no, mamy problem od strony Sierakowic, jeśli chodzi o dojazd, korki i tak dalej. No i ja jestem pełna optymizmu, że to się uda wykonać. Nigdy nie mówię czegoś, czego nie jestem w 100% pewna. Więc tak na 70% powiedziałabym, z moich rozmów wynika to, że no, jest duża, duża szansa. Marszałek to rozumie, jest za, tylko no to są pieniądze, tak? Znaczy wielokrotnie przez czas tej kampanii to poruszany był temat, że w sejmiku najważniejsza będzie obwodnica i najważniejsza będzie kolej. I to jest prawdą, że to jest najbardziej konieczne. To naprawdę kolej do Sierakowic rozwiąże
bardzo dużo problemów. Zwróćmy uwagę, jak wspaniale funkcjonuje kolej do Kartuz. Ile młodzieży jeździ do szkół, do Trójmiasta, ludzie do pracy jeżdżą. Nawet ci, którzy jeździ samochodami, już stawiają i zostawiają na parkingu i dojeżdżają, więc jest to, ja myślę, że to jest priorytet. Tak samo jak w Żukowie obwodnica, to metropolitalna, co prawda to są pieniądze krajowe, i, no ale też wojewódzkie, więc... Ale są to inwestycje realne w ciągu tych 5 lat? Ja uważam, jak najbardziej, my musimy to wykonać, bo to znaczy realne. O tym się tyle mówi, poza tym przez 5 lat to od Sierakowic, no to chyba piechotą będziemy chodzić, jeżeli tego nie wykonamy. Musimy. Kolej na pewno, ale i kolej, i obwodnica to już byłoby rozwiązanie. To znaczy tak, w kampanii wyborczej kandydaci deklarowali, że wybudują nawet tą obwodnicę, chociaż takich kompetencji nie ma burmistrz, tak? Natomiast tutaj też należy zwrócić uwagę na umiejętność współpracy. Bo burmistrz, który nie umie współpracować, nie umie pozyskiwać ludzi, którzy tam, gdzie pracują z przymusu, załóżmy, tam się nic nie uda. Nie może być tak, że burmistrz jednoosobowo robi wszystko, bo nikt nie jest w stanie, choćby był, nie wiem, posiadał nie wiem jaką wiedzę. I trzeba się otaczać ludźmi, trzeba zaufać ludziom. Nie będę mówiła, albo powiem może. Przecież pani burmistrz, która 4 lata temu zakończyła kadencję samotnie. Burmistrz Gołuński ma 2 zastępców, którzy ciężko pracują. Nikt nie jest alfą i omegą. Na początku każdy się uczy. I moja rola w początkowym okresie kadencji pana burmistrza była bardzo duża, bo wiedziałam, jak się poruszać. Ja też się bardzo dużo nauczyłam. Bo od tej drugiej strony zobaczyłam, jak wykonuje się te inwestycje, ile potrzeba różnych zadań wykonać. Są sprawy własnościowe, inne, najróżniejsze zgody, pozwolenia. To jest straszna praca. Ja się przyjrzałam temu, ale mieszkaniec tylko widzi, wybudowali, nie budują, nic nie robią. Ale to też duża rola właśnie radnego sejmiku, tak? Bo musi współpracować z każdym włodarzem z wszystkich samorządów. Ja chciałam to powiedzieć, że też to zależy od włodarzy. Dlatego podkreśliłam tą sytuację. My mamy wspaniałych wójtów, burmistrzów, którzy potrafią sięgnąć po te środki. Bardzo dbają o swoje gminy. Ja w kadencji, kiedy byłam, bardzo współpracowałam z wójtem na przykład Sierakowic, z wójtem Wyżykowskim w Przodkowie. No z tymi wójtami, którzy chcą współpracować, bo to jeszcze musi być ta druga strona, tak? Mają pracowników, potrafią napisać, załóżmy, projekty, zabiegać, ale radny sejmiku bardzo jest potrzebny, bo są też sytuacje, kiedy pewnych rzeczy nie można przeforsować albo nie wiedzą o tym, w jaki sposób. No i radny ja pomoże. Się ogromnie cieszę, bo to nie tylko tu, ale radny wojewódzki też ma taką rolę, że postrzega województwa w całości i wyrównywanie tych wyrównywanie rozwoju w różnych rejonach najbardziej zapóźnionych, czy tam komunikacyjnych, czy innych edukacyjnych, to trzeba patrzeć tak całościowo, ale oczywiście sercem jesteśmy tu. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Danuta Lek, radna sejmiku województwa pomorskiego nowej kadencji. Dziękuję bardzo.